Moi drodzy widzowie, w tym roku nadarzyła się pierwsza okazja. Andrzej Dołecki został posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Ale nie muszę przypominać, że Andrzej Dołecki to prezes Wolnych Konopi. W tym momencie, moi mili, macie swojego reprezentanta w Sejmie. Czasy się zmieniają. To widać po Andrzeju Dołeckim i jego obecności tutaj. Pamiętajcie, że tylko w grupie jesteśmy silni. Tylko w grupie mamy szansę przepchać nasze postulaty. I Andrzej Dołecki jest rodzynkiem w tym momencie, ale z roku na rok będzie nas coraz więcej. Pamiętajcie, Andrzej jest posłem niezależnym. Po prostu jest to człowiek Wolnych Konopi. W końcu macie swojego reprezentanta. Przez miesiąc. W związku z wygaśnięciem mandatu pana posła Janusza Palikota postanowiłam o wstąpieniu na jego miejsce posła Andrzeja Dołeckiego, który zgłosił się do ślubowania poselskiego. Proszę pana posła o zbliżenie się do stołu prezydialnego. Panie i panów posłów, proszę o powstanie. Obecnie odczytam rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Pan poseł Andrzej Dołecki. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że pan poseł Andrzej Dołecki złożył ślubowanie poselskie. Liczę na to, że zagłosujecie na niego w nadchodzących wyborach i będziemy mieć swojego reprezentanta przez następne 4 lata. I pamiętajcie, zbierzmy się w siłę i wepchnijmy więcej naszych reprezentantów do tego Sejmu.